Słuchajcie, na dworze leje, zostajemy w studio latającej kawki, a dzisiaj naszym gościem jest Habsan Mini Pro, jeden z ciekawszych małych dronów. Jak zapewne wiecie i śledzicie ten kanał, sporo czasu spędziłem z DJI Mini pierwszym i też z Miniakiem drugim. Później był epizod krótki z Xiaomi X8 Mini, który jest naprawdę niezłym dronem budżetowym. A tutaj mamy egzemplarz, który tak budżetowy już nie jest, ale wnosi do tego segmentu małych dronów naprawdę ciekawe cechy. Słuchajcie, drony o masie poniżej 249 gramów na pewno będą się mocno rozwijały i ten segment najmniejszy ma kolosalną przyszłość, głównie ze względu na przepisy i wymagania. Jak wiecie, mamy też u siebie już przepisy unijne, jeżeli chodzi o prawo lotnicze. W wielu krajach, na przykład w Kanadzie, żeby latać dronem o masie powyżej 249 gramów, trzeba mieć licencję, a ta licencja wiąże się też z całą procedurą i tak dalej. Więc w tym segmencie powinniśmy obserwować spory rozwój. Kolejnym krokiem jest właśnie Habsan Mini Pro. Nie wiem, czy to jest dron idealny, czy to jest spełnienie naszych marzeń, ale wnosi ciekawe cechy. Pierwsza cecha, którą wnosi, to są czujniki, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Jako pierwszy dron o tej masie, poniżej 250 gramów, ma czujniki z przodu i z tyłu. Oczywiście są też VPS-y, czyli czujniki dolne. Druga sprawa to jest długi czas lotu. Producent tutaj deklaruje 40 minut. No jestem bardzo ciekawy, czy te deklaracje będą miały odniesienie do rzeczywistości. No i trzecia sprawa to jest zasięg. Zasięg wygląda całkiem nieźle, przynajmniej na papierze. 5,8 GHz to jest częstotliwość operacyjna, czyli jeżeli nie będziemy mieli przeszkód w świetle naszym, powinno być naprawdę nieźle. Do 10 km, kto wie, akumulator mocny, można pokusić się, jeżeli ktoś ma uprawnienia, żeby polatać nim też dalej. Zatem zapraszam Was bardzo serdecznie na ten odcinek. Mam nadzieję, że wniesie on sporą wartość dla Was i też te horyzonty będą szersze po obejrzeniu. Będziemy wiedzieli, jak ten najmniejszy segment dronów wygląda, więc zaczynajmy. Zobaczmy zatem, co jest w pudełku. To, co jest charakterystyczne, że otrzymałem do niego też ubezpieczenie w formie Care. Ja tutaj mam wersję z 64-gigabajtowym dyskiem wbudowanym. Jak widzimy, tutaj jest przedział kontrolera i akcesoriów i do tego przedział drona. Pudełko jest stosunkowo małe, nie ma tutaj jakichś specjalnych rewelacji. Przychodzi też z drugim pudełkiem, czyli jest właściwie podwójne to pudełko. Jeżeli chodzi o drugą część, w drugiej części znajduje się kontroler i do tego mamy instrukcję i akcesoria. Zino Mini Pro instrukcja. Kable. To jest adapter do ładowania akumulatora. Kable połączeniowe urządzenia mobilnego z kontrolerem. Zapasowe śmigła, zapasowe drążki, wkrętak. I to właściwie wszystko, co jest w opakowaniu. Wygląda bardzo podobnie do Mavica Mini czy do Mini 2. Oprócz tego, że tutaj ta część dolna jest bardzo ażurowa i to faktycznie przypomina mi nieco Terminatora. I to, co jest charakterystyczne tutaj też, że mamy w tym miejscu taką osłonę termiczną. Ja ją zaraz założę, ale przedziwna sprawa, że taki koszyczek dostajemy gratis do tego. Jeżeli chodzi o ciekawostki, jest tutaj też lampa. W tych mniejszych dronach nigdy nie mieliśmy lampy, dopiero w Mavicu Air 2. Jako tym najmniejszym. Jeżeli chodzi o czujniki, są faktycznie czujniki z przodu i czujniki z tyłu. Blokada gimbala klasyczna, może lepiej dopracowana nawet w DJI, bo ma część ruchomą. Sama kamera 48 megapikseli, 1/3 cala sensor. Ta kamera wygląda na dość małą, zobaczymy jak się będzie w praktyce spisywała, więc tutaj większych różnic nie ma. To co jest jeszcze ciekawe, tutaj jest slot karty pamięci, ale mamy napisane, żeby tutaj karty nie umieszczać, więc jest to taka mała niekonsekwencja. A tak poza tym wygląda to ok, on jest dość ażurowy, dość przewiewny. Akumulator wygląda też podobnie jak w przypadku Mini 2 czy w przypadku Xiaomi X8 Mini. Tutaj jest klawisz włączenia, wyłączenia plus wskaźnik naładowania akumulatora. Pojemność 3000 mAh i tutaj mamy też akumulator dwucelowy, czyli 7,4 V. Tutaj pod naklejką przy slocie karty pamięci jest binding button, czyli jeżeli chcemy sparować z kontrolerem,
faktycznie przyciskamy tę część, ten przycisk i czyli jeżeli chcemy sparować z kontrolerem, to w tym miejscu przyciskamy. Czujniki z tyłu są nieco wysunięte po wyjęciu akumulatora widzimy, że faktycznie ten cały po wyjęciu akumulatora widać, że te czujniki tutaj trochę wystają do tyłu, ale wygląda to dość ładnie i on jest dość solidnie wykończony. Patrząc na Xiaomi, moim zdaniem jest lepiej wykończony. Kosztuje prawie dwa razy tyle co Xiaomi, więc powinien, ale wygląda na pewno bardzo porządnie. Dokonajmy w takim razie ważenia. Hubsan razem z akumulatorem 250 gramów. Z tego wynika, że jak dorzucimy mu jeszcze tą osłonkę, to już będzie przekraczał. Jasne, 255. Masa akumulatora 100 gramów. DJI Mini 2, 244, 245 to jest mniej więcej jego masa. Tutaj jeżeli chodzi o FIMI, ja mam wahania od 258 do 265, ale widać, że przekracza 250 gramów z tym akumulatorem. I to też trzeba powiedzieć, że sam akumulator tutaj swoje robi. 101 gramów, 80 gramów. Jako, że ja mam wersję z jednym akumulatorem, nie mam tutaj ładowarki, tylko dołączony został adapter. Ten adapter też jest dosyć ciekawy. Okazuje się, że za każdym razem, kiedy chcę naładować, trzeba go używać. I w tym momencie ładujemy z bocznego slotu poprzez gniazdo micro USB. Jeżeli chodzi o status ładowania, widoczny on jest w dwóch miejscach. Tutaj na wyświetlaczu plus na samym tym adapterze ładowarki. Dosyć ciekawy patent, szczególnie jak się tego zapomina. Faktycznie lepiej mieć to zrobione tak jak w Mini, dlatego że tutaj wymagany jest dodatkowy element. Tam możemy ładować bezpośrednio z pozycji drona poprzez gniazdo USB-C w przypadku Mini 2. Zerknijmy teraz, jak wygląda kontroler. On przypomina trochę pierwszą generację Mavic'ów i te kontrolery, które były. Uchwyt na urządzenie mobilne znajduje się na dole. Tutaj też mamy sloty, które kryją nam drążki w tym miejscu. Jesteśmy w stanie tutaj umieścić telefon komórkowy, natomiast nie jesteśmy w stanie umieścić tabletu. Jeżeli chodzi o anteny, klasyczny układ, taki jak w starszej generacji DJI, Mavicach tych pierwszym i drugim. Spróbujmy włączyć kontroler. To co jest fajne, że on ma wyświetlacz i też ma dość mocny akumulator, bo tutaj mamy akumulator o pojemności 4400 mAh, jednocalowy, jeżeli chodzi o to. Wygląda to całkiem nieźle. On potrzebuje trochę czasu. Natomiast jeżeli chodzi o budowę, wiadomo, dwa gimbale z drążkami. Układ też klasyczny, tryb drugi. Tutaj mamy powrót do domu. Następnie mamy włączenie, wyłączenie i przełączenie trybu lotu. Sportowy, normalny i filmowy. Najwolniejszy tryb tutaj nazywa się tryb filmowy. Patrząc na górę, mamy migawkę, przycisk nagrywania, klawisz funkcyjny i pokrętło sterowania gimbalem. Klasyczny układ. Z tyłu oprócz otworów wentylacyjnych nic nie ma. Kabel połączeniowy pomiędzy urządzeniem mobilnym a kontrolerem wchodzi tutaj z boku. Tak to wygląda. On trochę odstaje. Charakterystyczne dla Hubsana jest właśnie to, że nam to odstaje. Z ciekawostek po lewej stronie na dole mamy też zaczep pod smycz lub podobną formę zabezpieczenia tego kontrolera. Słuchajcie, bardzo fajną sprawą tutaj, jeżeli chodzi o kontroler, to jest na pewno wyświetlacz, bo mamy tutaj na przykład podane poziomy akumulatorów, jeżeli chodzi o poziom drona i poziom kontrolera, to jest jedna sprawa. Sygnały satelitarne, tutaj mamy zasięg, jest w tej chwili pełen, tutaj mamy stan karty pamięci, telemetria, czyli wysokość, odległość od nas i prędkość pozioma. Mamy też kąt, co ciekawe, to jest też taka ciekawostka, jeżeli chodzi o kąt samego, kierunek samego drona. Jak widać, tutaj nam się to zmienia. Mamy też oczywiście propeller status, to jest też niezłe. W tej chwili on się nie wyświetla po tej stronie. Tryby można zmieniać sobie. F filmowy, N normalny i S sportowy. I to właściwie takie podstawowe rzeczy. Widać, że tutaj jest ATI, czyli nie mamy w tej chwili trybu
Widać, że w tej chwili mamy napis ATTI, czyli nie mamy sygnału satelitarnego. Natomiast to, co jest ciekawe, oni twierdzą, że żeby zaoszczędzić energię elektryczną, w tej chwili, jak widać, niestety nie ma podglądu ekranu, nie ma podglądu z kamery. To jest dla mnie bardzo słabe. Dopiero po wzbiciu się w powietrze możemy mieć podgląd kamery. Natomiast widać, że procesor też ma wysoką temperaturę. W tej chwili jest temperatura 55 stopni Celsjusza. Aplikację omówimy sobie podczas pierwszego lotu. Jak na razie to jest to, co chciałem pokazać. W międzyczasie też dron się rozłącza i on też ma taką tendencję, żeby oszczędzać energię, więc się wyłącza po pewnym czasie. Też mocno się dosyć nagrzewa, trzeba na to uważać, żeby się nie oparzyć, ale ten dół robi się bardzo gorący. Jak w takim razie rozwiązać sprawę montażu tabletu? Niestety ten uchwyt jest za mały. Adapter, który znalazłem i który dość dobrze się sprawdza w tej sytuacji, to jest adapter jeszcze z Mavica 1. I ten adapter umożliwia montaż tabletu właśnie w slocie. Trzeba mieć trochę dłuższy kabel, bo ten, który jest w komplecie, on jest nieco krótki i ekran jest przekrzywiony, ale jak najbardziej można poradzić sobie w ten sposób. Słuchajcie, to co zauważyłem z tych pierwszych wrażeń, że ten dron dosyć mocno się grzeje w porównaniu do Mini czy do Xiaomi, to faktycznie mocno się grzeje i tutaj zastosowano taką osłonę termiczną. Jest to dziwny koszyczek, który też niełatwo się instaluje i podejrzewam, że on albo się zniszczy szybko, albo zginie. W każdym razie ja bym powiedział, że lepiej uważać przy dotykaniu tego drona niż latać z tym koszyczkiem, bo po pierwsze przekraczamy masę 250 gramów, po drugie jest to niepraktyczne i jakość wykonania też tego koszyczka pozostawia sporo do życzenia. Sama instalacja jest kłopotliwa i tak dalej, a nie wygląda to na coś, co idzie w taki nurt sztuka prostoty. Słuchajcie, podsumowując tą pierwszą część, mogę powiedzieć tak. Dron jest bardzo fajny i wykonanie jest ok. Przynajmniej te pierwsze wrażenia są w porządku. Jest ładnie dostarczony, jest już DJI Care, czyli Hubsan Care. I to wygląda nieźle. Ma czujniki, jak się tak z nim ma do czynienia po raz pierwszy. Nie ma tragedii. Ja bym sobie życzył, żebyśmy mieli jeszcze ze dwie, trzy takie firmy, które będą konkurowały z DJI. Natomiast to, co mogę powiedzieć, co jest tutaj najdziwniejsze. Dla mnie najdziwniejsze rzeczy to ten koszyczek, który ma chronić się termicznie, a jednocześnie przez to zwiększa masę. Druga sprawa to jest ten adapter do ładowania. Ja już sobie wyobrażam, że to na pewno zgubię i nie potrwa to u mnie długo, jak pozbędę się tego adaptera. Przedziwna sprawa faktycznie. Trzecia sprawa, o której nie wspomniałem jeszcze, jeżeli chodzi o aktualizację, ja czegoś takiego nie widziałem, a mianowicie trzeba odpalić tutaj aplikację i z poziomu aplikacji można zaktualizować samego Hubsana Mini w ten sposób, czyli podłączamy de facto drona poprzez złącze micro USB do samego urządzenia mobilnego. Przedziwna sprawa i tak samo jest w przypadku aktualizacji kontrolera, czyli to się odbywa osobno. Hubsan już przeszedł trochę drogę, jeżeli chodzi o aktualizację, ale ciągle wygląda to przedziwnie. No i to, że jest wbudowana pamięć, to jest akurat fajna sprawa. Myślę, że trzeba nim polatać, będziemy wiedzieli więcej. Czy on jest wart 3000 zł? Na razie nie jestem w stanie tego określić. Dla mnie też to, że nie ma podglądu, nawet z poziomu tego tutaj terenu, to jest przedziwne. Zobaczymy, na ile ten dron jest, ile on jest warty i co potrafi w kolejnych odcinkach. Ja mogę powiedzieć, że tak jak go kupiłem za 2200 w tym przedziale, bo kupowałem go w dolarach, to jest cena ok. Oczywiście ta cena może być odbierana jako nieco zawyżona, szczególnie 3000 zł, bo tyle na pewno bym za niego nie dał, ale 2200 jako ciekawostka i pierwszy taki solidny konkurent Mini 2, zobaczymy jak się będzie sprawował. Mam nadzieję, że będzie dużo lepszy niż Xiaomi Mini, który też nie było złe. Ten Fimi Mini był w porządku, ale on mi jakoś od początku nie odpowiadał, był dla mnie zbyt delikatny i te ujęcia też nie były na tyle dobre. Tutaj sprawdzimy, jak będą wyglądały też ujęcia filmowe w kolejnych odcinkach, jak on lata, co potrafi i zapraszam Was na te odcinki już teraz. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Jeżeli macie jakieś życzenia w komentarzach, proszę o napisanie. Postaram się w tych kolejnych epizodach spełnić Wasze oczekiwania. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę i w nagrodę za dotarcie do końca tego epizodu mam dla Was prezent, a mianowicie darmowy warsztat online'owy dotyczący filmowania dronem. Link znajdziecie w opisie pod filmem.
Mam szereg darmowych warsztatów, są też produkcje takie bardziej komercyjne, ale one krok po kroku pokazują właśnie, tak jak dzisiaj, jak z danym sprzętem mieć do czynienia, jak postępować i jak w sposób taki kreatywny od pudełka aż po fajne prace osiągnąć naprawdę rewelacyjne efekty. Także zachęcam bardzo serdecznie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym epizodzie. Cześć!